Maria Conchita, Radio Conchita, il sud da Lizzetto con Amor. Daj, stop. O Jezu, jakie nudy, że można wiesz dostać wiesz czego. O. Ojej. Nasze dotychczasowe ojej. Hity mundialowe, które przypominają nam dobre czasy polskiego futbolu. Już mistrzostwa świata blisko, będzie wielka gra. Ludzie mówią, ludzie wierzą, Polska szansę ma. Pędliczek, co zrobi piechniczek, tego nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt. Nie wie nikt? Hej, hej, hej! Po zielonej trawie piłka goni, albo będzie gramy, albo on, albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła na bramki. Oj, to prawda, bramki są dwie i oby jak najwięcej goli wpadało do bramki naszych rywali. Przypomnę, że mundial w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Polacy zagrają w grupie H z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Od najbliższego wtorku biało-czerwoni rozpoczną zgrupowanie w Arłamowie, a 4 czerwca trener Adam Nawałka ogłosi 23-osobowy skład na mundial. Przypomnę, że wszystkie mecze Polaków będziemy transmitować w Polskim Radiu. Kronika sportowa. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Dziś tak było fajnie, nie było nudnie. Pomimo, że było dawno. Nie było komputera, nie było internetu, nie było telefonu komórkowego, nic. twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się 23. Czas na informacje dnia. Niepełnosprawni i ich opiekunowie opuścili budynek parlamentu. Rzeczniczka rządu zaprasza do rozmów z zespołem minister Rafalskiej. Premier Jarosław Gowin z wizytą w Izraelu. O kontrowersjach w sprawie ustawy o IPN rozmawiał ze swoim izraelskim odpowiednikiem. Czy profesor Carlo Cottarelli będzie nowym premierem Włoch? Ekonomista otrzymał wieczorem misję utworzenia nowego rządu. Adrianna Calnińska-Czaniecka, zapraszam. Opuścili sejmowe korytarze, ale nie zamierzają rezygnować z walki o realizację ostatniego postulatu. Niepełnosprawni i ich opiekunowie zawiesili dzisiaj protest. Nieformalna liderka protestujących Iwona Hartwig zaraz po opuszczeniu sejmu mówiła, że chociaż nie udało się wywalczyć wprowadzenia comiesięcznego dodatku rehabilitacyjnego na życie, ich 40-dniowy protest pozwolił nagłośnić problem trudnego życia osób niepełnosprawnych. Udało nam się sprawić, że problem niepełnosprawności stał się w Polsce tematem numer jeden. Mamy nadzieję, że nastał zagości w debacie publicznej i wrażliwości społecznej. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska, która informację o zakończeniu protestu przyjęła z zadowoleniem, zwróciła uwagę na przyjęcie dwóch ważnych dla osób niepełnosprawnych ustaw. Podnoszą one rentę socjalną i wprowadzają szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Osoby, które zakończyły dziś protest, Joanna Kopcińska zaprosiła do udziału w dialogu prowadzonym przez zespół minister Elżbiety Rafalskiej. Oni mają ogromną energię, zapał do tego, żeby w jak najszybszym czasie pokonać te od lat niepokonane bariery. Od architektonicznych, przez finansowe, przez cały system orzekania. Kolejne spotkanie w Centrum Dialog ma się odbyć w czerwcu. Jolanta Drukowska, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o IPN oraz umowa o współpracy naukowo-technicznej były tematami wieczornego spotkania wicepremiera Jarosława Gowina z izraelskim ministrem nauki, technologii i kosmosu. Zaczekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego i wtedy razem zdecydujemy, co dalej, mówił o nowelizacji ustawy o IPN Afir Akunis. Myślę, że nowelizacja była dużym błędem ze względu na to, jaką atmosferę wywołała w Izraelu. Oczywiście teraz ustawa nie jest już w rękach rządu czy parlamentu, tylko
tylko Trybunału Konstytucyjnego, więc mam nadzieję, że efektem dyskusji nad tym prawem w Trybunale Konstytucyjnym będzie anulowanie tych przepisów. Nowelizacja ustawy o IPN wywołała spór między Polską a Izraelem. Jej przepisy przewidują kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, ale odesłał kilka jej przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Jarosław Gowin mówił, że kontrowersje w sprawie ustawy były efektem nieporozumienia. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny przedstawi jednoznaczną wykładnię wskazującą na to, że nie ma jakiegokolwiek zagrożenia dla wolności słowa czy wolności składania świadectwa przez tych, którzy byli świadkami Holokaustu, to sądzę, że to uspokoi stronę izraelską i pozwoli nam powrócić do znakomitych relacji, które panowały między Polską a Izraelem od czasu upadku komunizmu. Jutro Jarosław Gowin w Jerozolimie odwiedzi Instytut Yad Vashem. Wicepremier weźmie też udział w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 70. rocznicy powstania państwa Izrael. O zadaniach i rozwoju polskich sił zbrojnych rozmawiali dziś uczestnicy Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. Plan rozwoju polskich sił zbrojnych przedstawił generał dywizji Adam Joks, zastępca szefa Sztabu Generalnego Polskich Sił Zbrojnych. Mówił m.in. o udziale polskiego wojska w wypełnianiu zadań sojuszniczych, w tym w ćwiczeniach. W ostatnich latach liczba ćwiczeń realizowanych w układzie międzynarodowym z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych stale wzrasta. W 2017 roku było to ponad 75 ćwiczeń. Zgodnie z ustaleniami szczytu NATO w Warszawie zwiększono skalę oraz intensywność ćwiczeń prowadzonych we wschodniej części Polski i państwach bałtyckich. Na dzisiejszym posiedzeniu poruszono także kwestie zagrożenia ze strony Rosji czy porozumienia nuklearnego z Iranem. Zgromadzenie parlamentarne NATO potrwa do jutra. Rano głos zabiorą m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Prezydent Włoch powierzył misję utworzenia eksperckiego rządu ekonomiście Carlo Cottarellemu. Dziś zrezygnował z tego zadania kandydat antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i eurosceptycznej ligi profesor Giuseppe Conte. Jego misja nie powiodła się, ponieważ Sergio Mattarella nie zaakceptował kandydatury Paolo Savony na stanowisko ministra gospodarki i finansów. Profesor słynie z krytycznych wypowiedzi pod adresem Niemiec i Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów niebawem Włochów czekają kolejne wybory. Czas na pogodę. Jutro, podobnie jak dziś, na przeważającym obszarze będzie słonecznie, większe zachmurzenie jedynie na północnym zachodzie i w górach. Temperatura od 22 stopni nad morzem, 26 na północy i wschodzie kraju do 29 miejscami na południowym zachodzie. W nocy na północnym zachodzie i na krańcach południowych może padać i grzmieć. Termometry pokażą od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na ziemi lubuskiej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest niedziela, 27 maja, 6 minut po godzinie 23. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Maria Furdyna zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Zawieszenie protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Udało nam się sprawić, że problem niepełnosprawności stał się w Polsce tematem numer jeden. Mamy nadzieję, że na stałe zagości w debacie publicznej i wrażliwości społecznej. W Warszawie kolejny dzień obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Musimy stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony, zmodyfikować szkolenia i ćwiczenia, by przywracały wojsku zdolność prowadzenia operacji obrony terytorium. Polskie Radio 24. Północ, południe. Opiekunowie osób niepełnosprawnych zawiesili trwający 40 dni protest w Sejmie. Opuścili już teren parlamentu. Jak mówią, protest zawieszają, ale walki o spełnienie swoich postulatów nie kończą. Nieformalna liderka protestujących Iwona Hartwig zaraz po opuszczeniu Sejmu mówiła, że chociaż nie udało się wywalczyć wprowadzenia comiesięcznego dodatku rehabilitacyjnego na życie, ich 40-dniowy protest pozwolił nagłośnić problem trudnego życia osób niepełnosprawnych. Udało nam się sprawić, że problem niepełnosprawności stał się
się w Polsce tematem numer jeden. Mamy nadzieję, że na stałe zagości w debacie publicznej i wrażliwości społecznej. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska, która informację o zakończeniu protestu przyjęła z zadowoleniem, zwróciła uwagę na przyjęcie dwóch ważnych dla osób niepełnosprawnych ustaw. Podnoszą one rentę socjalną i wprowadzają szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Osoby, które zakończyły dziś protest, Joanna Kopcińska zaprosiła do udziału w dialogu prowadzonym przez zespół minister Elżbiety Rafalskiej. Oni mają ogromną energię, zapał do tego, żeby w jak najszybszym czasie pokonać te od lat niepokonane bariery. Od architektonicznych, przez finansowe, przez cały system orzekania. Kolejne spotkanie w Centrum Dialog ma się odbyć w czerwcu. Jolanta Drukowska, Polskie Radio. Zawieszenie protestu w Sejmie skomentował marszałek Senatu. Stanisław Karczewski mówił, że w kwestii pomocy niepełnosprawnym jest jeszcze wiele do zrobienia. Na pewno bardzo istotne i ważne jest zreformowanie orzecznictwa w zakresie niepełnosprawności. Również bardzo istotne i ważne jest to, żeby budować możliwości, które aktywizują i społecznie, i zawodowo. Trzeba usprawniać osoby niepełnosprawne i adaptować je do normalnego życia i funkcjonowania i zawodowego, i społecznego. Kancelaria Prezydenta oczekuje rzeczowej rozmowy o problemach osób niepełnosprawnych. Zawieszenie protestu w Sejmie służy poprawie klimatu do takiej dyskusji, ocenia prezydencki minister Paweł Mucha. Ja się cieszę, ta atmosfera będzie lepsza, jeżeli będziemy rozmawiać dzisiaj w formule takiej, że pani nie mają obawy, co się dzieje z synami, którzy podlegają opiece, tak, nie mają sytuacji takiej, że wracają na korytarz sejmowy. Powinniśmy rozmawiać w kategoriach rozwiązań systemowych, spokojnej, merytorycznej rozmowy, ale oczywiście, że działania na rzecz polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych. Minister Paweł Mucha przypomniał, że prezydent Andrzej Duda podpisał ostatnio dwie ustawy, które mają poprawić sytuację dorosłych osób niepełnosprawnych. Chodzi o wysokość renty socjalnej i dostęp do leczenia oraz rehabilitacji. Zawieszenie protestu skomentował także szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. W TVP Info mówił, że decyzja o wyjściu protestujących z gmachu parlamentu jest rozsądna i dobrze rokuje na przyszłość. Zakończenie tego protestu w tej drastycznej formie umożliwia dalszą spokojną dyskusję, rozmowę nad tym, jak jeszcze skuteczniej pomagać osobom niepełnosprawnym. Mamy zapowiedziane kolejne działania, utworzenie Funduszu Solidarnościowego, który da 2 miliardy złotych na to, żeby proponować kolejne rozwiązania. Jesteśmy otwarci na to, żeby tym niepełnosprawnym, którzy nie mogą samodzielnie egzystować, pomagać dużo bardziej niż dotychczas. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska podziękowała protestującym i obiecała, że będzie walczyć o ich prawa. Działaczka społeczna oskarżyła rządzących o to, że próbowali ją wykorzystać do wyciągnięcia niepełnosprawnych i ich opiekunów z Sejmu. Powiedziała również, że protestujący wychodzą z Sejmu jako bohaterowie i zwycięzcy. Teraz na was będą spoczywały oczy wszystkich niepełnosprawnych. Nadzieje niepełnosprawnych. Nie zostawimy was samych. Nie będziemy bez was o niczym decydowali. Ale rzeczywiście potrzebujemy teraz ekspertów, organizacji po to, żeby dążyć do tego, żeby wszystkie zapisy konwencji do spraw osób niepełnosprawnych ONZ były w Polsce wypełniane. Grupa opiekunów wraz z osobami niepełnosprawnymi protestowała od 18 kwietnia. Zgłosiła dwa postulaty: zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500-złotowego dodatku na życie, zwanego też rehabilitacyjnym. Rząd przekonuje, że spełnił oba żądania, zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS. Parlament przyjął też ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Według rządu przyniesie ona gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący utrzymują, że ten postulat nie został spełniony, bo im zależało na 500 zł gotówce. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Minister obrony Mariusz Błaszczak uważa, że NATO musi jeszcze bardziej wzmocnić swoją obronność zarówno na wschodzie, jak i na południu. Szef resortu obrony mówił o
tym podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Krajów NATO w Warszawie. Minister Błaszczak przypomniał, że na lipcowym szczycie w Brukseli sojusz ma m.in. zaakceptować nową strukturę dowodzenia. Potrzebna jest sprawniejsza struktura dowodzenia NATO, w tym nowe dowództwo komponentu lądowego szczebla armijnego. Polska gotowa jest je współtworzyć. Sojusz potrzebuje więcej sił bojowych o wyższym stopniu gotowości, które powinny być ściślej afiliowane do dowództw. Musimy stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony, zmodyfikować szkolenia i ćwiczenia, by przywracały wojsku zdolność prowadzenia operacji obrony terytorium. Minister Mariusz Błaszczak mówił, że Polska jest jednym z krajów, które przeznaczają na obronność 2% PKB. Na taki właśnie próg państwa NATO umówiły się w czasie szczytu w Walii i w Warszawie. Szef MON podkreślał, że Rosja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa na świecie. Jest gotowa siłą zmieniać granice, gwałcąc suwerenność i integralność państw. Co równie ważne, konsekwentnie i planowo rozwija niezbędne do tego zdolności wojskowe. Kiedy Zachód pozbywał się czołgów, artylerii, środków obrony przeciwrakietowej, Rosja nie uwierzyła w koniec historii i wszystkie te zdolności zachowała. Dziś ma w pewnym sensie przewagę nad sojuszem. Nasze wojska górują nad rosyjskimi liczebnie, posiadając w wielu obszarach przewagę technologiczną, ale to Rosjanie są lepiej przygotowani do prowadzenia wojny klasycznej. Natomiast przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem była jednym z tematów dyskusji podczas popołudniowej sesji obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. Jego uczestnicy zwracali uwagę na to, że umowa z Iranem, z której wycofały się ostatnio Stany Zjednoczone, ma zarówno wady, jak i zalety. Marco Overhaus z niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa mówił, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa ujawniła różnicę w podejściu do Iranu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Celem europejskim było i nadal jest integrowanie Iranu, nawet z jego obecnym reżimem, jako partnerem na Bliskim Wschodzie. Celem administracji Trumpa jest izolowanie Iranu do momentu, w którym będzie zmuszony albo zmienić reżim, albo całkowicie porzucić obecny kurs w polityce zagranicznej bezpieczeństwa. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości i była szefowa MSZ Anna Fotyga podkreśliła, że kilka lat temu była przeciwniczką porozumienia z Iranem, gdyż jej zdaniem polityka wobec tego kraju powinna dotyczyć nie tylko kwestii nuklearnych, ale też rakiet balistycznych czy wspierania terroryzmu. Polityk zwróciła uwagę na kluczową rolę relacji europejsko-amerykańskich. Mówiąc o moim początkowym podejściu do porozumienia z Iranem, uważam, że gdy je już podpisano i uzgodniono, musimy działać bardzo ostrożnie, tak aby utrzymać więź transatlantycką. Ale to nie takie łatwe. Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie zakończy jutrzejsza sesja plenarna. Wezmą w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda oraz sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Wydarzenia zielonogórskie były aktem bohaterskiej obrony praw obywatelskich, mówił w Zielonej Górze Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w obchodach 58. rocznicy tych wydarzeń. 30 maja 1960 roku mieszkańcy Zielonej Góry stanęli przeciw milicji w obronie domu katolickiego, który władze chciały zlikwidować, przekazując budynek na inne cele. To było nic innego jak desperacki akt bohaterskiej obrony podstawowych praw, które przynależą się każdemu człowiekowi, mówił prezydent Duda. Dzięki takim aktom jak ten, wbrew propagandzie i mimo niej, uczyniliście tą ziemię polską ziemią na powrót, tak jak kiedyś była 1050 parę lat temu za czasów piastowskich i później. Jakże bardzo stała się wasza właśnie dzięki temu, żeście wspólnie dla swojej wspólnoty, a dziś patrzymy na to z wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej, gdzie sami się rządzimy, mówili dla Polski, żeście to zrobili. Prezydent Duda wręczył także odznaczenia państwowe. Wyróżnienie otrzymali biskup senior Adam Tyczkowski, historyk i dyrektor Archiwum Państwowego Zielonej Góry Tadeusz Dzwonkowski, a także zielonogórska radna i społeczniczka Eleonora Szymkowiak. Przełomowa decyzja Komisji Weryfikacyjnej w sprawie odszkodowań dla poszkodowanych przy reprywatyzacji, nowy program inwestycyjny rządu i kolejne zarzuty
zarzuty w aferze Amber Gold. Te i inne najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia przypomni teraz reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Poniedziałek. Komisja weryfikacyjna przyznała odszkodowania pokrzywdzonym w aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. Do pierwszej grupy trafi na razie w sumie 190 tysięcy złotych. Przewodniczący komisji Patryk Jaki ogłosił, że najwięcej, czyli 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia przyznano córce Jolanty Brzeskiej. To jest, powiedziałbym, dzisiaj bardzo symboliczna chwila, że pierwszym wnioskiem o zadośćuczynienie, którym zajęła się komisja weryfikacyjna, był wniosek córki świętej pamięci Jolanty Brzeskiej. Maria Brzeska złożyła wniosek i o odszkodowanie, i zadośćuczynienie. Wniosek o odszkodowanie jeszcze jest badany, został mu nadany bieg. W pozostałych rozpatrywanych przypadkach komisja przyznała od 7 do 23 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Odszkodowania odpowiadają różnicy w czynszu, jaki mieszkańcy płacili prywatnym właścicielom, a był on o wiele wyższy od tego, który obowiązuje w lokalach należących do miasta. Wtorek. 22 przeprawy w 9 województwach. Rząd ogłosił nowy program inwestycyjny Mosty Plus. Przez najbliższych kilka lat połączą rzeki m.in. Wisły, Bugu, Narwi i Pilicy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. My chcemy budować mosty również po to, żeby przede wszystkim łączyć Polskę, żeby ten rozwój, który w dużym stopniu przez poprzednie 25 lat był rozwojem niezrównoważonym, gdzie wielkie aglomeracje rozwijały się szybciej. Chcemy tworzyć szansę do rozwoju dla mniejszych ośrodków, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne. Koszt programu Mosty Plus to 2 miliardy 300 milionów złotych. Środa. Prokuratura stawia zarzuty niedopełnienia obowiązków urzędniczkom zajmującym się sprawą Amber Gold. Usłyszały je policjantka Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i była urzędniczka Urzędu Lotnictwa Cywilnego, poinformował rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. Wydała pozytywną opinię o zdolności finansowej tej spółki, mimo że spółka generowała straty, a jej płynność uzależniona była w całości od wpłat przekazywanych przez ich udziałowca, czyli spółkę Amber Gold. Obie podejrzane nie przyznały się do zarzucanych im czynów i odmówiły składania wyjaśnień. Grozi im kara 3 lat więzienia. Czwartek. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwołał zaplanowane na 12 czerwca spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem Kim Jong-unem. Donald Trump zdecydował się na to po ostatnich wrogich oświadczeniach strony północno-koreańskiej. Wszyscy Koreańczycy z północy i z południa zasługują na to, aby móc żyć razem w harmonii, dostatku i pokoju. Ta piękna przyszłość będzie jednak możliwa tylko po usunięciu broni nuklearnej. Amerykański prezydent dodał, że jego kraj będzie nadal wywierał maksymalną presję na północną Koreę poprzez dotkliwe sankcje. Ostrzegł, że amerykańska armia jest gotowa na wypadek głupich posunięć ze strony tego kraju. Piątek. W Warszawie rozpoczęło się zgromadzenie parlamentarne NATO. Szef polskiej delegacji, poseł PiS, Marek Opioła, zapowiedział, że uczestnicy obrad wspólnie wypracują deklarację z propozycjami zarysu koncepcji rozwoju NATO. Ten dokument, którym tutaj będziemy obradować i nad którym obradujemy, ma mówić o zarysie, o kwestiach, o sugestiach, które widzą poszczególne delegacje, składając swoje poprawki, uwagi, nad którymi dyskutujemy i nad którymi się zastanawiamy. I nie ma tam zapisów szczegółowych o kwestiach związanych, jakie mają być to siły, jakiej wielkości, gdzie mają być stacjonowane, jaki ma być czas reakcji. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Paolo Alli, podkreślał, że posiedzenie odbywa się w bardzo ważnym okresie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Widzimy, co dzieje się w naszych krajach, na naszych granicach, ale też daleko stąd, od Korei, przez Bliski Wschód, po Wenezuelę i inne kraje. Bezpieczeństwo to temat coraz bardziej globalnie powiązany, a NATO jest największym, najsilniejszym, a także politycznie i militarnie najważniejszym sojuszem na świecie. Podczas sesji będzie mowa m.in. o wzmacnianiu polityki odstraszania NATO na wschodzie, przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji, wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Sobota. 186 rodzin w Białej Podlaskiej odebrało klucze do mieszkań wybudowanych dzięki rządowemu programowi Mieszkanie Plus. To ważny element tworzenia nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej, zauważył premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział, że rząd będzie budował kolejne mieszkania w perspektywie kolejnych lat. Dawniej mówiło się ciasne, ale własne. Poprzez nasz program
mieszkaniowy. Mieszkanie nie musi być takie ciasne, ale może być własne. O to nam właśnie chodzi. I chcę też powiedzieć, że ta przestrzeń, mieszkaniowa przestrzeń, to też trochę przestrzeń wolności. I Prawo i Sprawiedliwość buduje tę przestrzeń wolności dla Polaków. Rząd wylicza, że w tej chwili ma przygotowanych 25 tysięcy mieszkań w całym kraju. Do końca przyszłego roku rozpocznie budowę kolejnych 100 tysięcy. Najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia podsumowała reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Grupa przedstawicieli Stanów Zjednoczonych przyjechała do Korei Północnej, podaje gazeta Washington Post. Wizyta ma związek z przygotowaniami do spotkania przywódców tych krajów, pomimo znaków zapytania dotyczących szczytu. Gazeta pisze, że były ambasador USA w Korei Południowej i były negocjator nuklearny z Północą, Sung Kim, został wezwany ze swojego obecnego stanowiska wysłannika na Filipiny, aby koordynować pracę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił, że jego spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem jest wciąż możliwe. Wszystko idzie jak należy, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o rozmowy 12 czerwca w Singapurze, powiedział amerykański prezydent. Wcześniej wolę, aby doszło do tego spotkania, zadeklarował Kim Jong-un, poinformowała północno-koreańska agencja. Wczoraj przywódca Korei Północnej ponownie spotkał się w Panmunjom w strefie zdemilitaryzowanej z prezydentem Korei Południowej. Moon Jae-in po zakończeniu rozmów powiedział, że Kim Jong-un chce, aby spotkanie z Donaldem Trumpem doprowadziło do końca historię wojny i konfrontacji i zapoczątkowało współpracę dla pokoju i dobrobytu. W Szkole Polskiej w Atenach zakończyły się Dni Kultury Polskiej. Projekt realizowany był w ramach obchodów stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Patronat honorowy nad uroczystościami objęła ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Grecji. A więcej w relacji naszej korespondentki Beaty Kukiel-Wraili. Były to trzy dni poświęcone polskiej kulturze, literaturze, nauce, a przede wszystkim historii. Uroczystości rozpoczęły się od spektaklu słowno muzycznego 100 lat niepodległości. Doktor Fumuszko, słuchaj duchem, a nie ucham duchem po piasku, po warszawsku, tragedia po warszawsku. Jesteśmy pod dużym wrażeniem i ciągle jesteśmy pod tym wrażeniem, w jaki sposób szkoła kultywuje polskie tradycje i promuje polską kulturę. Podkreślił obecny na inauguracji konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach Wojciech Flera. Ten rok jest rokiem szczególnym. Obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego zgodnie z tradycją staramy się włączać szkoły w imprezy organizowane przez ambasadę, jak również wspierać imprezy organizowane przez szkołę. Niezwyciężona! W tych dniach młodzież zaprezentowała bogaty program artystyczny, w tym przedstawienie teatralne na podstawie utworu Stanisława Wyspiańskiego Wesele. Odbył się m.in. kiermasz książki i finał konkursu wiedzy historycznej. Wielu uczniów odebrało też nagrody i wyróżnienia za zajęcie wysokich miejsc w ogólnopolskich konkursach z różnych dzieci. Dyrektor placówki Marzanna Geisler podkreśliła, że chociaż młodzież nie ma tych samych możliwości co uczniowie w Polsce, chętnie i licznie uczestniczy w projektach ogólnopolskich. Daje im obraz tego, że swoją wiedzą nie odstają, a czasami właśnie wyróżniają się nawet na forum ogólnopolskim. Też gwarantuje im taką pewność, że kiedy pojadą do Polski, a wkrótce niemal wszyscy się do tej Polski wybierają, będą dalej kontynuować swoją naukę już na terenie Polski i myślę, że nie będą mieli z tego powodu żadnych kompleksów, że przybywają z zagranicy, bowiem poziom ich wykształcenia nie odbiega w niczym od uczniów w Polsce. Dodała dyrektor Marzanna Geisler. Nauczycielka języka polskiego Beata Goralewska-Siapaka podkreśliła, że nauczyciele wkładają wiele wysiłku w to, aby dzieci nie zapominały o swoich korzeniach. Nauczyciele próbują w uczniach podtrzymać, podsycać poczucie tożsamości narodowej, przynależności do kultury i polskich tradycji. Budują też pozytywny wizerunek Polski w szkole. Podczas Dni Kultury Polskiej odbyły się także obchody jubileuszu 20-lecia Zespołu Szkół imienia Zygmunta Minejki w Atenach. Z tej okazji pokazana została wystawa fotograficzna przedstawiająca wieloletnią pracę szkoły, w tym udział uczniów w licznych wydarzeniach organizowanych
organizowanych przez miasto Ateny czy różne organizacje i instytucje zarówno polskie, greckie, jak i europejskie. Na tym tle wyróżnia się działalność drużyny harcerskiej, którą prowadzi współzałożycielka harcerstwa w Atenach Lucyna Targońska i zespół tańca ludowego, którym od początku jego powstania opiekuje się Grażyna Adamidu i który jest już rozpoznawalny nie tylko w Atenach. Zespół naszej szkoły to po prostu ambasador polskiej kultury. Gdyby nie my, to by Grecy nie poznali naszej kultury, a tak rozpoznają nasze stroje, znają nasze tańce, witają nas serdecznie, zawsze się zachwycają naszymi figurami i ciągle się pytają, skąd dzieci pamiętają tyle figur, bo nasze tańce są bardzo żywiołowe i różnorodne. Oprócz udziału w licznych festiwalach w Grecji i na Bałkanach, zespół włącza się też w akcje charytatywne. W przeszłości był goszczony przez kilka dni przez ówczesnego prezydenta Grecji Karolosa Papuliasa. O tym, że Dni Kultury Polskiej to wyjątkowe wydarzenie, mówili też sami uczniowie. Ich głównym celem jest też, abyśmy pokazali, że mimo to, że żyjemy tutaj w Grecji, nadal Polska jest naszą prawdziwą ojczyzną. To jest bardzo ważne, żeby młodzież pamiętała zawsze, że ma dom, że ma gdzie zawsze wrócić nawet za granicę, że zawsze będą, mam nadzieję, mile widziani. Powiedział gimnazjalista Łukasz Szymański. Aleksandra Skok podkreśliła, że w ciągu tych kilku dni uczniowie mieli okazję zarówno pogłębić swoją wiedzę historyczną, jak i uczestniczyć w ciekawych projektach artystycznych, co było dla nich szczególnie ważne. Dni Kultury Polskiej odbywają się raz w roku i są to nieliczne dni, kiedy możemy naprawdę w tym małym budynku poczuć tą polskość, przypominać sobie tradycje kraju ojczystego i chociażby myślami do niego powrócić. Materiał przygotowała korespondentka Polskiego Radia w Atenach Beata Kukiel-Wrajla. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Autopromocja. Mówiła o sobie, jestem malarzem rodzaju Rzeńskiego. Kiedy dostała w 2001 roku nagrodę imienia Jana Cypisa, była niesłychanie z tego dumna, bo była to po raz pierwszy przyznana nagroda tej klasy i tak prestiżowa właśnie kobiecie malarce. Teresa Pongowska, jej wystawa jest w Galerii Opera i o niej, również o tej wystawie, będziemy mówić w Kwadraturze Kultury 28 maja o godzinie 22.05. Zapraszam, Monika Małkowska. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę po 9 będziemy starali się ją okiełznać. W studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. Najciekawsze nagrania wyemitujemy w audycji. 7x24, pierwszy radiowy program polityczny współtworzony przez słuchaczy. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Gujska. Przez ostatnie co najmniej kilkanaście lat w Polsce następowała szybka degradacja tzw. przygotowania zawodowego. Jako że przeważnie jego uczestnikami byli bardzo młodzi ludzie, z czasem zaczęło się ono kojarzyć nawet z młodocianymi przestępcami, z marginesem społecznym, który po prostu nie chce się uczyć. Tymczasem Niemcy czy Austria rozwijały kształcenie dualne, zabierając nam co zdolniejszą młodzież, która zostawała później w Niemczech czy Austrii i zasilała tamtejsze rzemiosło. Dziś próbujemy ten trend odwracać. Czy i na ile się to udaje, porozmawiam w najbliższej audycji Społeczny Punkt Widzenia. Niedziela, godzina 13.35. Anna Grabowska, zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, jest 23.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zaprasza do rozmów osoby, które zawiesiły dziś protest w Sejmie. Po południu opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych przerwali akcję i opuścili gmach parlamentu. Najważniejszym powodem przerwania protestu było dobro dzieci, które w trudnych warunkach były z opiekunami w Sejmie wiele dni. Mówi gość Polskiego Radia 24, prezydencki minister Andrzej Dera. Osoby niepełnosprawne wymagają szczególnej opieki, szczególnych warunków, a tam takich warunków nie było. Politycznie rzecz biorąc, wszyscy zachęcali do trwania tego protestu, bo zrobiono sobie z tego protestu taką maczugę do walenia w rząd, tak? Mimo, że to jest rząd, który najwięcej
jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, zrobił w ostatnim czasie, przynajmniej nie pamiętam rządu, który tyle dobrych rzeczy by zrobił dla niepełnosprawnych, to jednak każda forma protestu w Polsce jest natychmiast wykorzystywana przez opozycję i sugerowanie, że to jest fatalny rząd. Niektórzy naprawdę już przekraczają granice zdrowego rozsądku i takiej ludzkiej przyzwoitości w opisywaniu tego, co było. Jak tłumaczyła Iwona Hartwich, jedna z protestujących matek, przyczyną zawieszenia protestu był brak dialogu z rządem. Opiekunowie niepełnosprawnych nie zamierzają kończyć walki o spełnienie postulatu dotyczącego wypłaty 500 zł dodatku na życie w gotówce. Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i umowa o współpracy naukowo-technicznej to tematy wieczornego spotkania wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina z jego izraelskim odpowiednikiem Ofirem Akunisem. Wicepremier rozpoczął dzisiaj trzydniową wizytę w Izraelu. Zdaniem izraelskiego ministra nauki, technologii i kosmosu Ofira Akunisa nowelizacja ustawy o IPN była błędem ze względu na to, jaką atmosferę w Izraelu wywołało jej podpisanie. Mam nadzieję, że efektem dyskusji nad tym prawem w Trybunale Konstytucyjnym będzie anulowanie tych przepisów. Ofir Akunis mówi, że Izrael zaczeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji i wtedy razem z Polską zdecyduje, co dalej. Jarosław Gowin mówił, że kontrowersje wokół nowelizacji wynikają z nieporozumień. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny przedstawi jednoznaczną wykładnię wskazującą na to, że nie ma jakiegokolwiek zagrożenia dla wolności słowa czy wolności składania świadectwa, to sądzę, że to uspokoi stronę izraelską. Przepisy nowelizacji przewidują kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, ale część jej przepisów odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Tel Awiw, Katarzyna Ingra, Polskie Radio. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskich reprywatyzacji wyda jutro decyzję w sprawie zwrotu kamienicy przy Mokotowskiej 63. Podczas marcowej rozprawy zeznania złożyła m.in. była referentka sprawy, która mówiła, że w przypadku kamienicy przy Mokotowskiej 63 nie powinna zostać wydana pozytywna decyzja zwrotowa. Zdaniem przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Patryka Jakiego to jaskrawy przykład dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Reprywatyzacją kamienicy przy Mokotowskiej 63 zajmowała się również wrocławska prokuratura regionalna, która Jakubowi R., czyli byłemu zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, zarzuca przyjęcie ponad 2 milionów złotych w zamian za wydanie pozytywnej decyzji zwrotowej. Decyzja Komisji Weryfikacyjnej ma zostać ogłoszona podczas konferencji, której początek zaplanowano na 11:30. W Wilnie rozpoczął się 25 maj nad Wilią. W festiwalu biorą udział pisarze, dziennikarze, filmowcy i artyści muzyczni z Polski czy Litwy. Festiwal Maj nad Wilią został zainaugurowany recitalem z piosenkami do tekstów poetów dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesnych. Utwory wykonała Joanna Moro, polska aktorka pochodząca z Wilna. Na scenie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie wystąpił też Stanisław Sojka z zespołem. Jak powiedziała Polskiemu Radiu Agata Lewandowski, współorganizatorka festiwalu, przyjechało już ponad 40 uczestników z wielu krajów. W poniedziałek pod pomnikiem Adama Mickiewicza odbędzie się tradycyjne spotkanie wszystkich poetów, artystów oraz dziennikarzy. Od 25 lat zaczynamy cały maj właśnie z Adamem, a potem swoje wiersze będą poeci recytować właśnie na dziedzińcu Muzeum Adama Mickiewicza. W tegorocznym niezwykle bogatym programie festiwalu są spotkania i dyskusje ze znanymi polskimi i litewskimi dziennikarzami, występy muzyczne oraz filmy opowiadające o losach Polaków na wschodzie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis z życia Kościoła katolickiego. W miniony poniedziałek papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała Augusta Chlonda, wojennego prymasa Polski. Jest to kluczowy etap w jego procesie beatyfikacyjnym, który toczy się od początku 1992 roku. August Chlond był salezjaninem, pierwszym biskupem diecezji katowickiej, od 1926 roku prymasem Polski. Umierając w 1948 pozostawił swoisty testament, który wyznaczony przez niego następca prymas Stefan Wyszyński wiernie podjął. Do wyniesienia kardynała Chlonda na ołtarze potrzeba jeszcze uznania cudu za jego wstawiennictwem.
24 maja, w dzień wspomnienia Matki Bożej, wspomożycielki wiernych, modliliśmy się za kościół w Chinach. W tym kraju jest to liturgiczne święto Matki Bożej z Szeszan, Narodowego Sanktuarium Maryjnego. W Chinach wciąż poważnie kontrolowana jest działalność i ograniczanie wolności katolików, zwłaszcza z kościoła nieoficjalnego. Znikanie, zamykanie w więzieniach i obozach pracy biskupów i księży, przymusowe szkolenia osób duchownych, burzenie kościołów i domów opieki prowadzonych przez siostry zakonne. To sygnały konkretnych wydarzeń sprzed 6 lat. Ale do dziś nic się nie zmieniło, mówi siostra Aleksandra Huf ze stowarzyszenia Sinicum. Takiego pozwolenia ze strony rządu, by ktokolwiek z zewnątrz przychodził i misjonował w Chinach. To były te trzy takie punkty, które mówiły o samostanowieniu, o samoistnieniu, o tej niezależności i w dalszym ciągu, jak to było za czasów komunistycznych, jest to podkreślane, że Kościół na tyle może się rozwijać, na ile sam z siebie może coś zrobić. Natomiast nie można zapraszać nikogo z zewnątrz, oficjalnie. Polska włączyła się w taki projekt pomocy Kościołowi w Chinach w ten sposób, że zapraszamy młodych ludzi na studia, dając wykształcenie, pomagając w formacji tych młodych ludzi. Potem oni wracają i mogą już u siebie służyć. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca na warszawskim Żeraniu w kościele świętej Jadwigi odprawiane są msze święte w języku chińskim. Więcej informacji na stronie www.sinicum.pl. Już od ponad 70 lat w każdą ostatnią niedzielę maja tysiące mężczyzn i młodzieńców pielgrzymuje do piekar śląskich. W tym roku była to pielgrzymka szczególna, bo połączona ze świętowaniem 700-lecia konsekracji ołtarza dedykowanego Matce Bożej w pierwszym drewnianym kościele w piekarach. Miało to miejsce w 1318 roku. Przyjmuje się to za początek kultu Maryi w piekarach śląskich. Jestem to hasło 22. ogólnopolskiego spotkania młodych Lednica 2000. Odbędzie się ono już w sobotę 2 czerwca na polach lednickich. Tegoroczne spotkanie będzie związane z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd jednym z symboli przekazywanych młodzieży przybyłej na pola lednickie, obok zwierciadła obrazującego hasło Jestem, będzie flaga Polski. A dlaczego jestem, wyjaśnia ojciec Wojciech Prus, dominikanin. Kiedy odbieramy telefony, każdy z nas w tym momencie nie mówi halo, tylko mówi jestem, 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 jestem. Mamy takie nagranie ojca Jana Góry, który wpada gdzieś spóźniony podczas spotkania lednickiego do któregoś z namiotów prasowych i mówi właśnie jestem, 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 jestem z wami. To jestem jest wielowątkowe i bardzo tajemnicze, jest imieniem Boga. A ono w nas się wzięło z medytacji, z modlitwy. Przypomnieliśmy sobie taką modlitwę pewnego małego Piotrusia, który przed laty poszukał w geniuszu dziecięcym proroczym swojej własnej modlitwy. I on wymyślił taką modlitwę. Panie Jezu, jesteś. Panie Jezu, jestem. Serwis przedstawił Olaf Warzyński. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W minionym tygodniu w sposób szczególny nasza uwaga skupiona była na kościele w Chinach, a to z racji przypadającego 24 maja Dnia Modlitw za Kościół w tym kraju. Agnieszka Kozłowska-Łyską, witam serdecznie, a w studiu siostra Aleksandra Huf ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, tak to długo brzmi, popularnie werbistka, ze Stowarzyszenia Sinicum. Witam siostrę. Witam wszystkich. Siostro, dlaczego za Kościół w Chinach? Dlaczego za Kościół w Chinach? Po prostu Ojciec Święty zwrócił uwagę całego Kościoła na Kościół w Chinach, który potrzebuje szczególnej troski modlitewnej. Jest to związane z całą historią. Ojciec Święty, wydając list do Kościoła w Chinach, napisał takie wskazanie, by 24 maja, czyli święto Maryi Wspomożycielki, było Światowym Dniem Modlitw za Kościół w Chinach. To święto jest w szczególny sposób obchodzone w Chinach, w sanktuarium w Szeszan, niedaleko Szanghaju. Jest to tak jakby nasza Częstochowa dla Chińczyków, dla Kościoła w Chinach. I dlatego Kościół, Ojciec Święty, już Jan Paweł II i potem Benedykt XVI zwracali się właśnie do tej Matki Bożej z Szeszan z prośbą o pomoc dla katolików w Chinach. I stąd Ojciec Święty wybrał ten dzień jako dzień modlitw za Kościół w Chinach dla całego świata.
A dlaczego modlimy się właśnie za katolików w Chinach? Tam ich chyba jest, nie wiem, 1-2%? Właśnie, około 1%, bo trudno nawet określić dokładnie, ale na 1,3 miliardów mieszkańców Chińczyków mamy zaledwie szacunkowo tylko podając około 14 milionów katolików. Jest więcej protestantów, ci się szybciej rozwijają, natomiast tych naszych katolików jest naprawdę niewielu. Oni potrzebują naszego wsparcia, naszej pomocy ze strony Kościoła Powszechnego, ponieważ to jest Kościół odradzający się. Do 1949 roku ten Kościół liczył zaledwie 3 miliony, a potem wszystko zostało zniszczone i przetrwał tylko w sercach ludzi starszych, którzy przetrwali całą rewolucję. Wszystko zostało zniszczone i od strony materialnej, ale tego, co w sercach, nie dało się wykorzenić. I dlatego teraz po roku 1980, kiedy nastąpiła nieco odwilż i teraz możemy mówić o jakiejś tam odwilży, bo trudno mówić jeszcze o pełnej wolności, ten Kościół się rozwija, ale ponieważ nie ma wsparcia, pokrzyknął do mnie, osłonił go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twojej, Panie, powierzam ducha mego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Nie tylko katolicki, ale nasz katolicki również po prostu uległ w gruzach. I wiara została przechowywana tylko i wyłącznie w sercach ludzi wierzących. I o dziwo, kiedy 49 rok nadszedł i było 4 miliony katolików, to w tej chwili, po 80 roku, już liczymy, szacujemy, bo nie ma dokładnych danych, szacujemy gdzieś około 14 milionów katolików. Więc ta wiara, która była tak niszczona przez te lata reżimu komunistycznego, nie została totalnie zniszczona. Tak. Ale istnieje, w Chinach istnieje kościół ten podziemny i kościół oficjalny. Tak, i to właśnie się stało w ramach tego niszczenia, gdzie wprowadzono tak zwane stowarzyszenie, które tylko pozwala takiemu kościołowi, który podpisuje współpracę z rządem, pozwala na istnienie, ale też w bardzo ograniczonym stopniu. To też nie jest tak, że mogą ci z oficjalnego kościoła robić, co chcą, tak jak my robimy, mamy wolność i możemy w ramach kościoła wszystko robić, co my potrzebujemy. Natomiast oni i tak są pod stałą kontrolą rządu, ponieważ główna sprawa to chodzi o to, żeby kościół nie był zależny od Rzymu. I to jest problem. Najważniejsza i najtrudniejsza sprawa. Chociaż po latach 80. ci kapłani, biskupi, którzy podpisali współpracę z rządem, który najczęściej pod przymusem po prostu
zgodzili się na tą kolaborację i jak tylko była możliwość, to nawiązywali kontakt z Rzymem i wielu z nich uzyskało na nowo jakieś pozwolenie na to, żeby istnieć. Niby są oficjalnym, a jednak kontakt z Rzymem mają. Także to nie jest sprawa czarno-biała. Jest a to chodzi, siostro, o oficjalną. O politykę, a nie o ducha w tym nie, wszystkim. Nie, nie, tylko właśnie polityka i ta właśnie to zabranianie kontaktu z Rzymem, ze stolicą apostolską. Natomiast ta cząstka kościoła, którą my nazywamy kościołem podziemnym, ona się zupełnie nigdy nie poddała pod presję rządu i oni funkcjonują jako kościół. To nie taki katakumbowy, jak my sobie wyobrażamy, że są w katakumbach gdzieś tam w podziemiach. To nie, po prostu oni nie podpisali współpracy, są niezarejestrowani i stąd bardziej jeszcze prześladowani przez rząd. Czy sutanny mogą nosić zarówno ci oficjalni, jak i ci podziemni? Tylko i wyłącznie na terenie zabudowań obiektów sakralnych. I zarówno jedni, jak i drudzy mają i kościoły. Podziemny kościół częściej spotyka się gdzieś w domach prywatnych i w zabudowaniach takich prywatnych, natomiast też budują kościoły, tylko są narażeni na większe restrykcje i mogą być wypędzani i kościoły są czasem niszczone ze względu na to, że są nielegalnie wybudowane. Nie? Ale oni potrafią obchodzić różne prawa i to też nie jest jednakowo w każdym regionie. W jednych regionach ta presja jest większa, w innych jakoś tam jest to spokojniej. No niedawno usłyszeliśmy właśnie, że w prowincji Henan tak zakaz wstępu mają dzieci, młodzież do 18 roku życia, zakaz wstępu do kościołu. To wznowiono, bo to nie jest też całkowicie nowe, tylko po prostu teraz przypomniano. Od 1 lutego są te przepisy znowu jakby odświeżone i postawione bardziej jasno. I w niektóre regiony, zależy od ludzi po prostu, bardziej po prostu przestrzegają tego i takie właśnie napisy na kościołach potworzyli. W szkołach będą też dzieci kontrolowane, czy idą. No, ale to jest w zależności od regionu i jeszcze nie wszędzie. A skąd się biorą księża w tym podziemnym kościele? To są, bo tak jak powiedziałyśmy, misjonarze nie mają prawa nie wstępu mają prawa. Do Chin, nie. Czyli ci tacy prawdziwi księża. I w tym oficjalnym i nieoficjalnym, bo przecież oni mają sukcesję apostolską, nie? Tam jest teraz, wracam może do tego kościoła oficjalnego, że jest 7 biskupów w tych ostatnich latach wyświęconych bez pozwolenia Ojca Świętego. Czyli z gruntu rzeczy oni są wyświęceni ważnie, ale bez zgody Watykanu. I to jest taka kość niezgody znowu pomiędzy Watykanem a rządem. Kto tu z tonu powinien spuścić? No właśnie, i tu są teraz w tym roku długie rozmowy pomiędzy Watykanem a miejscowymi władzami, a Pekinem. I już poszła taka informacja, że Ojciec Święty nawet udzieliłby jakiegoś pozwolenia, żeby tych 7 było uznanych. Ale na razie nie ma ostatecznej decyzji. Jest to związane z ogromnym bólem ludzi, tych, którzy przez całe lata od 49 roku cierpią ze względu na wierność z Ojcem Świętym. I stąd teraz takie uznanie tych, którzy poszli na kolaborację, uznanie ich przez Ojca Świętego jest bólem dla tej drugiej strony. I jak się rozwiąże, trudno to powiedzieć. To jest naprawdę kwestia bardzo zapalna i bardzo wymagająca naszej modlitwy. I to jest ten najtrudniejszy taki punkt. Jeśli chodzi o współpracę taką lokalną, taką na miejscu, takim najniższym, to oni ze sobą współpracują, oni sobie pomagają. Nie ma tego takiego napięcia. Natomiast te oficjalne tam górne pułki, to są takie najtrudniejsze. Schodząc na ten szczebel lokalny, jakieś rekolekcje tak, tak. są? Oczywiście. Religii, jak to wygląda?
lekcje religii nie mogą się odbywać w szkołach. Są organizowane tak zwane szkoły letnie albo niedzielne. Dzieci są gromadzone wtedy do różnych pomieszczeń, na przykład do klasztorów, do sióstr, po 300 dzieci, nie? I tam się dokonują takie miesięczne edukacje, katechezy, rekolekcje. No te dzieci są tam cały miesiąc. Czy przy niedzielnej mszy świętej też mają katechezy. Natomiast nie ma wstępu do szkół, nie? Zupełnie nie. A jeszcze wracając do tej współpracy, my też pomagamy im, żeby oni między sobą po prostu nawiązywali kontakty pomiędzy tym kościołem oficjalnym i nieoficjalnym. I kiedy organizujemy coś tutaj w Europie, zapraszamy z obydwu stron. Bo my uważamy, jest jeden kościół, to, że on jest politycznie przez bardzo podzielony, to wiara jest ta sama. I my musimy uczyć tych ludzi bycia ze sobą. Bo oni, kiedy wracają, to mogą już po nawiązaniu pewnych relacji takich, no trudno to nazywać wielkimi przyjaźniami, ale takich bliższych relacji, gdzie spotykają się na bazie ludzkiej, takiej naprawdę życzliwości, to oni wracają i ta więź potem jest tam dalej podtrzymywana. Ja to właśnie modliliśmy się w tym dniu modlitw za Kościół w Chinach. A czym zajmuje się Stowarzyszenie Synikum? Właśnie to Synikum, które powstało z ludzi zainteresowanych tym problemem pomocy Kościołowi w Chinach, stara się pomagać w formacji sióstr i kapłanów. I teraz już otwarliśmy się na ludzi świeckich. Jeśli chodzi o siostry, to są to siostry z lokalnego kościoła, z lokalnych zgromadzeń, nie z naszego zgromadzenia. I one przyjeżdżają tutaj. Dwie były na teologii, skończyły pełną teologię w języku polskim. Jedna z nich już wróciła do Chin i pracuje w centrum formacji. Natomiast pozostałe robią taki praktyczny kurs sztuki religijnej tutaj u pana Tworzydło na Mokotowie. To są dziewczyny, które nie mają szans na to, by studiować w pełnym zakresie sztukę, ale robią to od strony praktycznej i to będzie potrzebne też tam w Chinach do wystroju kościołów, robią figury. No, w komunizmie trzeba studiować koniecznie, bo widzę, że ta katoliczka też zmanipulowana przez Chiny i musi też koniecznie musi studiować, tylko nie to, co trzeba. Lepiej, żebyś ty studiowała Pismo Święte, lepiej, żebyś ty chociaż czytała Pismo Święte, no bo do tych Świadków Jehowy to i tak studiów biblijnych w szkole teokratycznej nie ma najmniejszych szans, bo jak tak gadasz, żeby studiować, nie mają szans, żeby studiować. Szansę to ma każdy. Baba se tak klepie i tym językiem tak lapie, że wiesz, aż wstyd, że takie durne baby w kościele są. Takie świątynie, jak my mamy. Świątynie, jak my mamy. Bardzo niewiele. Ojca Świętego masz.